Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie wskrzesza działalność grupy fotograficznej. Zajęcia w jej nowym wydaniu będą prowadzone w trybie interdyscyplinarnym. Otwarte spotkanie pod hasłem Pryzmat ma na celu przede wszystkim skupić środowisko fotograficzne w Gnieźnie i w okolicach. To jest zaproszenie do wszystkich pasjonatów fotografii, nie tylko tych, którzy zajmują się zawodowo, ale również dla tych, którzy fotografują dla przyjemności. Chcemy na tych spotkaniach przede wszystkim rozmawiać o fotografii, wspólnie organizować plenery, zapraszać również fotografów z zewnątrz, tak żeby wymienić się i jakąś inspiracją, a jeśli będzie na to potrzeba, to również stworzymy jakieś warsztaty. Przede wszystkim to będą spotkania, gdzie chcemy wymieniać się i wspólnie inspirować, ale jeśli znajdzie się też grupa, która stwierdzi, że jakieś spotkanie chcemy poświęcić na to, żebyśmy stworzyli jakieś warsztaty, to pewnie wspólnie stworzymy coś takiego, żeby też dla tych, którzy chcą się konkretnie czegoś nauczyć, żeby taka przestrzeń na tych spotkaniach też była. Można przyjść z telefonem, można przyjść z aparatem. Fotografujemy teraz również mobilnie, dlatego nie chcemy się ograniczać. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się fotografią, chcą znaleźć jakąś inspirację, chcą się wymienić swoją fotografią. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Spotkania będą organizowane na początek co miesiąc, w przyszłości być może częściej. Pierwsze w piątek 27 września w MOK-u o godzinie 18:00.